Jak to mawiają moi drodzy? Światła, kamera, Car Mechanic Simulator. Witam was pięknie, witam panie, witam panów. Moi drodzy, ja jestem Niklaus, a to jest gra, która prawdopodobnie nigdy mi się nie znudzi. Może dlatego, że nigdy nie miałem auta i nie mam prawa jazdy i dlatego tak mi się fajnie w to gra, bo jak ktoś w aucie, wiecie, tam siedzi i patrzy w nie codziennie, to nic fajnego, ale generalnie ja się jaram. W tym odcinku, moi drodzy, machniemy sobie klasycznego Mercedesa Benza 560 sec, nie wiem w sumie jak to się czyta. Dobra, bierzemy go, moi drodzy, na warsztat. Czy Niklaus tym razem podoła tej próbie, tej wielkiej próbie? Ulala, moi drodzy, mój ulubiony kolor, przeterminowana oliwka. No wygląda generalnie, wygląda nówka sztuka, nie? Chyba nie bity. Niemiec prawdopodobnie tylko w niedzielę do kościoła. Widzę silnik tutaj troszkę przeżarty. Ja już sobie troszkę pokupowałem tych bajerów diagnostycznych, także mam nadzieję, że będzie szło lepiej. Dobra, na początku, moi drodzy, weźmy go... O! Nie ma sam żadnego! Weźmy go, moi drodzy, na tor testowy. To ja tak się język plączę. Piłeś, Niklaus. Dopiero po 12 ja tu już piłeś. Weźmiemy go na tor testowy i zobaczymy, czy nam tam wyjdą. Jeszcze jakieś inne. Jak to? Można powiedzieć malfunkcje? Bo jest takie angielskie słowo malfunction. Nie wiem, czy to można. Wady. No jakieś wady, powiedzmy. Czy nie ma jakichś ukrytych wad? Czy nam tutaj Niemiec go nie obił czasem? Dobra. O, może być brzemienne, moi drodzy, w skutkach. Wszystko jest dobrze, wszystko. O, jak się śni. Super test, panie Niklausie. Elegancki. A będzie test, którego nienawidzę. Slalom. Tu może być stra. Niklaus, jeździsz jakbyś prawa jazdy nie miał. Joch to dupca. Moi drodzy. Ja nie dojadę. Albo on coś ma zdupione, faktycznie tak fest a fest. Dobra! To była najlepsza jazda testowa, jaką kiedykolwiek, moi drodzy, miałem za sobą. Dobra, zobaczmy, co tutaj wyjdzie, bo mam wrażenie, że mam takie jakieś nieodparte wrażenie, że coś może być z nim nie tak. Delikatnie, ale jednak. Że Niemiec chyba bił, tak mi się wydaje. W ogóle te muzyki tutaj, jakie lecą, to jest... moi drodzy, tutaj mamy parę rzeczy, które są ewidentnie do wymiany. Dobra, po pierwsze muszę się uleczyć po wypadku. Psst. Jeszcze raz. Psst. Dobra. Tu gdzieś było te radio i można było zmienić muzykę, nie? Tylko teraz powiedzcie mi, jak to się mówi, zabijcie mnie, ale nie wiem, gdzie się tą muzykę zmieniało. Tu gdzieś stał boombox. To chyba nie jest boombox. Jest, dobra. Coś takiego. O, plumkanie. Dobra, mój drogi kolego, ładujemy cię od razu na podnośnik. Może na lewy, chociaż pamiętajcie, lepiej 4 razy w prawo, jak raz w lewo. Dobra, i teraz musimy sobie tak. Będę musiał robić dużo na czuja. Troszkę tego jest, ale dobra. Powinno się dać tutaj to wszystko z tego. To sobie znajdziemy bez problemu. Tylko tutaj nie wiemy niestety 5 aż rzeczy, ale może się uda znaleźć. Dobra, najpierw wejrzymy do silnika i już widzę, moi drodzy, co tu jest nie tak. Dobra, pobadamy sobie tutaj w miarę wszystko. Nie śpieszy nam się nigdzie. Ta gra jest taka fajna, bo ona relaksuje bardzo. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, że tutaj sobie tak można, wiecie, że tutaj można wszystko na spokojnie, nie? Nie wiem, czy wam się to równie tak przyjemnie ogląda, ale jak się gra, to naprawdę jest tak...
To nie jest stresujące jak Dark Soulsy czy inne, czy nawet FPS-y jakieś. Tu sobie po prostu człowiek siada i sobie bada autko i naprawia i to jest takie, wiecie, nie ma żadnego czasu ustalonego, nigdzie się nie śpieszy. I dlatego ja za to bardzo sobie Car Mechanica cenię. Dobra, więcej nam się tu chyba zbadać niestety nie uda. Musielibyśmy go dopiero... jeszcze możemy tutaj. Musielibyśmy go zaraz podnieść. Wszystko na razie jest spoko tutaj, także... to już badaliśmy. Coś jeszcze tu nam się uda zbadać. To mamy. Pasek klinowy w porządku. Moi drodzy, a czy wy graliście kiedyś w Car Mechanica w ogóle? Na pewno graliście. Słuchajcie, jakby ktoś nie miał, to pamiętajcie, zapraszam na G2A z kodem Pieron, 3% taniej, gra jest taniutka. A naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze się pasjonuje jakąś motoryzacją, to myślę, że do was będzie, jak to się mówi, superancka. Ja nawet nie bardzo, ale strasznie ją lubię. Strasznie ją lubię, właśnie jest taka, no, relaksująca, przyjemna po prostu. Bez spiny. Po prostu jest taka bez spiny. Dobra. Sobie wszystko pobadamy. Tu już widzę, znaczy trzeba by, żeby wszystko zbadać, musielibyśmy niestety rozebrać... Musielibyśmy, moi drodzy, rozebrać silnik. Powiem szczerze, szczególnie mi się tego nie chce robić. Jestem raczej leniwym mechanikiem. Nie życzę wam takiego mechanika jak ja. To nie jest najlepsza reklama. Ale no, ja nigdy mechanikiem nie chciałem być. Kurde, może ktoś z was jest mechanikiem. Może, moi drodzy, ktoś z was jest mechanikiem. Jak ktoś jest mechanikiem, albo ma coś na przykład więcej do czynienia z autami, to piszcie, pochwalcie się. Dobra, tłumik środkowy, wał napędowy. Tutaj wszystko się wydaje być okej, nie? Przynajmniej na razie. To będzie tak prawdopodobnie, że ja to dopiero wybadam gdzieś tam na czuja, jeśli w ogóle. Ale powinno się udać. Powinno się udać. No najwyżej... Najwyżej polegniemy. Na mechanikowym polu chwały. Chociaż jeszcze żadne auto mnie nie pokonało. Także mam nadzieję, że i tym razem sobie... Że i tym razem sobie poradzę. To już mamy zbadane. I love you, baby. O! No i odkryliśmy. Jedno więcej. Co to było? Obudowa przegubu. No i proszę, i zdupczone. I zdupczone jest, moi drodzy. Dobra, czy coś tu jeszcze możemy obadać? Tłumik końcowy. Ramię wahacza. Podstawka sprężyny. Z drugiej strony też. Dobra, nic tu więcej już chyba nie pobadamy. Takie mam wrażenie, ale... Ale są dwie. Wiecie, jak to dalej leci, nie? Dobra, to już wiemy. Tylko jeszcze tutaj nie wiemy. Prawdopodobnie trzeba będzie niestety, moi drodzy... Dobra, ściągamy koła. O, i mi idzie szybciutko. Tutaj już mam wszystkie bajery potrzebne. Dobra, pościągamy wszystko, co się da. Potem będziemy do tego dochodzić, co jest nie tak. To jest najlepsza metoda. Jak nie wiesz, co jest nie tak, demontujesz wszystko. Aż nie trafisz na to, co jest faktycznie nie tak. Czemu tego nie mogę zdjąć? Tutaj coś mi wadzi. Tutaj już mam ten szybki demontaż zrobiony, także to idzie, widzicie. Pyk, pyk, pyk. Na szybkości. Aha. Czekajcie. Dobra. Jak się jeszcze nie ma tego bajeru, że możemy tak szybko demontować te wszystkie rzeczy, to trochę to idzie tak mozolniej. Aczkolwiek nie ma większego problemu. Kurde. A, już wiem. Tutaj trzeba. Ale to i tak bym miał wymienić, to spoko. Ja bym tu w ogóle wszystko w tym aucie wymienił. Ja bym w ogóle kupił nowe auto, nie? To by już było najoptymalniej. Dobra, stuleja gumowa. To jest żart, który mi się prawdopodobnie nigdy nie znudzi.
Nie. To o to mi chodziło. O. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Ej, dalej nie mogę tej piasty wymontować, ale dlaczego? Aaaa, bestusz, moi drodzy. Bestusz. Dobra, pyk. I mamy, teraz jeszcze może się uda pobadać. Niestety nie, dobra, to idziemy do drugiego koła. I tak je trzeba ściepnąć. Zresztą wiecie, podpowiedzią jest to, że tu widać, co jest zniszczone. Bo to jest takie przerdzewiałe już totalnie. Przeszrotowane, zrostowane. Piasta, czemu nie mogę? Wszystko to muszę zaś wywalić. Kurde. W ogóle ciekaw jestem, czy to ma, co w tej grze się dzieje, cokolwiek wspólnego z tym, jak wygląda... Oła, coś mi do oka wpadło. Jak wygląda auto od środka, jak wygląda w ogóle praca mechanika i tak dalej. Wątpię, ale może. Dobra. Reszta się tu wydaje być... Aha, tu przez ścieżkę diagnostyczną tylko możemy to zbadać. Ale to wygląda wszystko według mnie ok. Nic tu nie jest jakoś strasznie przeżarte, no to jest w złym stanie, ale... możemy zbadać pompę paliwa. Chciałem zbadać tylko. Muszę zdemontować, dobra. No niestety, tutaj paliwo nam się wyleje. A nie. Nie wylało się. Co to w ogóle ja zdemontowałem? Zbiornik paliwa, nie? Dobra. Niestety, nie mamy takich narzędzi, żeby to wybadać wszystko. Dobra, robimy, moi drodzy, teraz tak. Włazimy pod silnik. Gdzie jest przód auta? Tutaj, jeszcze tutaj zdemontujemy te koła. Tutaj na pewno coś będzie nie tak. Dobra, klocek raus. Kurde, rozbieranie silnika to jest, moi drodzy, najgorsze, bo to tyle trwa. No ale nam się nie śpieszy, na szczęście. Tutaj mamy, widzę, wszystko przerdzewiałe całkowicie. Dobra. Tutaj musimy od tego zacząć. Dobra, pyk, pyk. Okej, a co żeby to? To musimy to, a żeby to, to musimy co? To jest zespół naczyń połączonych, moi drodzy. Końcówka drążka. Dobra, pyk. Ajajaj. Musimy, że tak powiem, wejść w bardziej w głąb. Żeby tu się dostać. A, musimy w ogóle drugie koło wydupczyć. No tak, tak się mogłem domyślać. Niemiec nie szanował. Generalnie, moi drodzy, moja diagnoza jest taka, że Niemiec nie poszanował. Zaś będzie odcinek 40 minut. Ale ciekawe jest to na Karmechaniku, moi drodzy, że nawet jak odcinek jest długi, to i tak oglądacie. Czyli sugerowałoby to, przynajmniej tak mi się wydaje, że wam się podoba. To mnie cieszy, bo mi się też podoba. I gra, i że wam się podoba. Dobra, czy mogę już? Teraz chyba będę mógł. Dobra. To przekładnia kierownicza była taka wyżarta. Tutaj jeszcze łącznik stabilizatora. I co mamy dalej? Co mamy dalej? Musielibyśmy chyba, że tak powiem, wejść w silnik. Tam już widzę, że coś jest nie teges. Dobra. Demontujemy wszystko. Potem będziemy montować. Czemu tego nie mogę zdemontować? Pewnie gdzieś tam w dalszych tajlach. O, dobra. Pyk, 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 pyk. No ej, coś jest... Coś mi się tutaj nie podoba. A, tutaj po prostu śruby są nieodkręcone, dobra. No i jest, dobra, skrzynia biegów. Rozmontujemy wszystko, moi drodzy, na części pierwszego rozkładamy. Co ty gadasz, Niklas? Dobra, to było złe. To możemy sobie obadać. Testera kompresji, niestety nie mam testera kompresji. Dobra, ściągniemy wszystko.
Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Tarcza sprzęgła, koło zamachowe. A, to już trzeba tutaj dokonać generalnie. Z innej strony do tego podejść. Dobra, opuszczamy go. Może coś się udało odkryć? Ej, mam wszystko! Mam już wszystko, patrzcie. Wszystko odkryłem. Ej, to superancko, to nie musimy nawet, nie musimy tego, moi drodzy, już więcej nic rozbierać, teraz tylko kupować. Czekajcie, gdzie ja miałem tutaj mojego tego, mojego komputera? Kurde. Miałem tutaj, o, tutaj mam tableta, napleta. Dobra, ale musimy teraz tak, po kolei, co kupujemy? Wow, amortyzator przedni, tylny typ A, jeden przedni i dwa razy tylny typ A. Dobra. Amortyzator przedni, dwa razy tylny typ A. Okej. Okay. Teraz dalej. Drążek kierowniczy, łącznik stabilizatora. To jest taka monotonna część trochę. Kierowniczy. Dobra, łącznik stabilizatora. Nie wiem, czy na przykład lepiej sobie nie zrobić zdjęcia tego, co tam musimy zdemontować. Obudowa przegubu osi tylnej. No bo te nazwy są takie, kurde, długie i trudne. Obudowa przegubu osi tylnej typ A. Ja mam problem z pamiętaniem jednej. Obudowa przegubu osi tylnej typ A, okej. Okay. I co? Ogranicznik amortyzatora tylnego. Chyba, że jakaś inna metoda, żeby to kupić. Coś źle wpisałem? Ogranicznik. Dobra. Fantastycznie. To wszystko mamy. Teraz tak, końcówka drążka kierowniczego, łącznik stabilizatora tylnego. Końcówka. Łącznik stabilizatora tylnego. Dobra. Przekładnia kierownicza. Przekładnia kierownicza. Kierownicza. Mogła być większa tolerancja na błędy. To wszystko teraz tak. Klocki hamulcowe, klocki hamulcowe. Czekajcie. Dwa razy klocki hamulcowe i dwa razy zacisk. Dobra. Klocki hamulcowe. Zacisk hamulca. Dobra. Tarcza hamulcowa i tarcza hamulcowa wentylowana. O, idealnie. Tak, tak. Dobra. Łożysko dociskowe sprzęgła. I będzie wszystko. I montujemy i zrobione. Łożysko dociskowe sprzęgła. Powinno być. Dobra. Zajebiście. Dobra. Montujemy. I jedziemy. Wszystko nowiutkie, piękne, cudowne. Idealne. Ach! Aż się błyszczy, moi drodzy. Aż się błyszczy. To jest... Normalnie jest jakaś taka dziwna satysfakcja w robieniu tego wszystkiego, znaczy dziwna. Po prostu jest satysfakcja, jak się widzi, jakie to auto takie brzydkie było i w ogóle obrzydliwe. A teraz ma takie nowiutkie, piękne części, takie świeżutkie, cudowne. To jest takie superowe. Ja bym wszystko w tym aucie pozmieniał i sprzedał. Ale to będę robił, jak będę miał już swoje auta. Ja tutaj na razie jeszcze nie jestem na takim... nie jestem na takim stopniu zaawansowania. Dobra, zamontujemy sobie teraz tutaj wszystko. Pyk, 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 pyk. Dobra. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Potem jak już ma się, moi drodzy, odblokowane wszystkie te ulepszenia i tak dalej, to to już idzie, wiecie, w tempie... w tempie zawrotnym. Czemu tutaj nie mogę?
Czekajcie. Tutaj muszę się... Potrzebuję tam się przenieść. Tam no. No. Weźcie mnie. O, dobra. Wał napędowy. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra. Superansko. Czy tutaj coś jeszcze mamy niezamontowane? No, tak jakby brakuje mi tu trochę jednego koła. Ale to jest detal. Nic nieznaczący detal. Muzyka tam w tle jak szalona. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Klocuszek. Zacisk nowiutki, błyszczący. Coś pięknego. Zaślepka. Fela. Pyk, 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 pyk. Dobra, i co? I tu już jest cudownie, tak? Dobra, to pitamy na tył. Ciap, ciap. W sumie połowy tych rzeczy nie trzeba było wymontowywać. No ale Niklaus jak to Niklaus. Lepiej wymontować za dużo, jak za mało. Tradycyjnie. W tej materii się nic nie zmieniło. Ciap, ciap, ciap. W ramię wahacza. Pyk. U, jakie śruby wielkie. Ulala. Dobra. Tuleja z tuleja. Popękała. To był, moi drodzy, dźwięk pękającej stulei. Dobra. Pyk. Może bym zbiornik paliwa zamontował tak przy okazji, co nie? Bez tego to tak trochę słabo. Mi się wydaje. Pyk. 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 Ciap. 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 No, dawaj. Kolego! Co te śruby? O, tak, 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 kurde, może się uda uwinąć poniżej pół godziny. To by było super. To by było mega. Mega odlotowo. Czego tu jeszcze mi brakuje? No, paru rzeczy ważnych. Dobra. Pyk, 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 pyk. Mi to wygląda na to, że tu już mamy wszystko. Jeszcze jakiegoś jednego ogranicznika amortyzatora tylnego nie mamy. To musieliby... A my to byli na tyle? Nie. Nie byli na tyle. Kurde. Ja sobie teraz zrobię tak sprytnie. Dobra. Niemiec będzie zadowolony. Będzie pan zadowolony. Kurczę, czy wy to widzicie gdzieś? Bo ja tego nie widzę. Ja tak się was pytam, jakby wyście mi to mogli wskazać teraz, nie? Kuźwa. Ej, no to powinno być zaznaczone. To jest na pewno... Jeszcze raz, jak to się nazywa? Ogranicznik amortyzatora tylnego. To chyba nie będzie z przodu, nie? A czekajcie, ja byłem chyba na tryb demontażu w ogóle przełączony. Nie no, jestem na trybie montażu. I w dalszym ciągu tego nie widzę. Ej, tu było, czekajcie, ogranicznik amortyzatora tylnego. Czyżbym ja tu tego nie zamontował? Czekajcie, mi coś tutaj się nie zgadza. A jest! Tuleja! I teraz jedziemy, dobra. Widzieliście? Kurde, to była zagadka, moi drodzy. Zagadka XXI wieku. Ale Niklaus doszedł do tego. Dobra. Chyba mamy wszystko. Czy tak? Chyba tak. No. To generalnie... Klapa w dół.
Pieniądze na stół, moi drodzy. Zainkasowane, naprawione. Także, moi drodzy, to był Niklaus i to był Merc. I udało mi się uwinąć poniżej pół godziny, 25 minut mi to zajęło. Co mamy dalej? Bolt Reptilia, Sakura GT20, ale to już w następnych filmach. Także, moi drodzy, ja wam serdecznie bardzo dziękuję za uwagę. To był Car Mechanic Simulator. Kolejny już raz gra, która już od dawna nas relaksuje. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnych materiałach. Dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa.